1 sierpnia, Warszawa. Kolejna rocznica wybuchu powstania. Nowym światem maszerują. Łysi, dobrze zbudowani, krótko ostrzyżeni. Wykrzykują coś o śmierci wrogów ojczyzny. O narodowej dumie. O tym, że na drzewach zamiast liści będą wisieć. Jak to się stało? Jak to się stało, że pamięć o tamtych wydarzeniach służy do manifestowania nienawiści? Czy daliśmy sobie odebrać dumę narodową? Czy daliśmy sobie odebrać symbole? Czy daliśmy sobie odebrać nasze święta? Nasz patriotyzm? Kto je nam zabrał? To wszystko pytania, które zadaje Magdalena Kicińska w świetnym tekście, który publikujemy w nowym numerze Tygodnika Powszechnego. Nowy świat maszeruje.